I cześć, jestem Rexis, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak zwykle ja, wesoły, pełen energii. Oczywiście kappa. Dobra, słuchajcie, mam dla was dzisiaj do otwarcia te halloweenowe paczuszki. Trochę robi każdy co roku, myślę, że ja też powinienem to zrobić. W takim razie po ukończeniu wszystkich kontraktów przygotowałem dla was te paczuszki. No i co, chyba otwieramy już, zaczniemy od razu. Chciałem też dla was zrobić ogólnie opening zwykłych skrzyneczek halloweenowych. Jednakże coś mi nie wyszło za pierwszym razem, potem się wkurzyłem i tak czeka je otwierałem. Okej, jakaś czapka brzydka, skrzynka i strona do tego. Okej, szczerze, tamta ręka moim zdaniem jest brzydka, tak mi szczerze. No i niestety nie wyszło tamtym, z tamtym nagraniem tamtych skrzynek, więc no cóż, macie niestety tylko to. Okej, ta czapka wygląda spoko do Enga. Mi się podoba, nie wiem jak wam. Dajcie, też wiecie, dawajcie też znać odnośnie tych paczek. Czy waszym zdaniem te niektóre paczuszki, czapeczki w tym są po prostu też spoko, czy takie sobie. Ejo, ja to widziałem kiedyś na casualu. To jest zarąbista czapka, no czekajcie. Dobra, pokażę wam ją ten, jak otworzę najpierw wszystkie. Jak otworzę wszystkie, bo ta czapka czy jest spoko, jest śmieszna. Tyle mogę powiedzieć. Okej, to jest fajnie, że to mi wypadło. Z tego akurat jestem zadowolony. Strona do księgi zaklęć, no jak zwykle. Kolejna już powiedziałbym, Entar do kolekcji. O, tego w ogóle nie miałem. Dość ciekawe, nie miałem Enga. Więc też jestem z tego zadowolony, z tej czapeczki. Może jakoś nie będę używać tych pewnie worków na twarz. To jednak... No wiecie. O, to też jest, powiedziałbym, klasyk, jeżeli chodzi o tą czapkę. A czapka też mi się podobała, szczerze mówiąc. Mówię też, dajcie też znać, czy mam jakieś fajne, ciekawe czapki. Okej, to mam chyba już w dropie co roku. Mam chyba już taką trzecią albo czwartą w tej chwili. I skrzynka standardowa, więc skrzyneczka też. Ogólnie jakoś, nie wiem... Jak tylko zbieram, powiem wam, fundusze jakieś, to... Możemy się umówić, to też mam, więc to też takie kubka trochę bym powiedział na mnie. Możemy się umówić, że kiedyś zrobię jakiś tam opening, powiedzmy, po jednej skrzynce z każdego rodzaju, których mam tych skrzynek, a mam ich dużo. Okej, z tego jestem akurat zadowolony, bo to jest, myślę, ciekawa czapka, bo tutaj po prostu nie miałem do demo. Także też mało tych setów będę robić halloweenowych, bo też halloween już się powoli kończy w TF-ie. Został nie cały tydzień, to nocowe kiedyś miałem. Jest spoko, ale dla mnie jest średnia, tak mam być tutaj szczery. Ogólnie czekajcie, że tutaj ta patrzę, czy się wszystko nagrywa się pięknie. No wiem, co to jest? To jest trochę creepy, jak mam być szczery. Ale dobra, otwieram dalej. Aż się dziwię, że to jest takie... Dziwna jest ta czapka, skrzynka była taka... Okej, to też mam, tą czapkę. To teraz powiedziałbym, jedna z bardziej klasycznych czapek do solda, jeżeli chodzi o Halloween, które mi przynajmniej dropią. To też kiedyś miałem, to jest czapka taka no beztwarzowa, no taka no brzydka, no. To mi się nie podoba nigdy. Pamiętam, że kiedyś jak byłem dzieciakiem i to chyba dropnęła jako jedna z pierwszych czapek halloweenowych, które miałem. Też mi się nie podobała, jest strasznie, mnie też po części trochę przerażała. Spoko, fajny kurczak. Taki, wiem, że to jest czapka właśnie celowo do wyśmiewania, więc mi się podoba ta czapeczka. nie. Okej, wygląda nam unicorn. Więc poniekąd fajnie, a po drugie, nie wiem po co, bo i tak... Połowy z tych czapek po prostu nie będę... Co to jest? Jest taka czapka? Połowy z tych czapek nie będę jakoś używać, ale... Trochę do meta będę musiał zaraz zobaczyć, bo nie widziałem tej czapki nigdy. Więc... Okej, mam taką właśnie... to jest... Czekajcie, jak to się nazywało, to zwierzę. Na polski... nie, kurde... Szopracz! Mam takiego szopa właśnie... Robionego zwykłego, a nie halloweenowego, więc to jest spoko. To też mam tylko na wersji tej przerażającej, jakby wiecie, tego kuriozum halloweenowego, nie wiem jak się nazywało, chyba przekleństwo? Chyba tak, chyba przekleństwo Halloween, jakoś tak to się nazywało, ten efekt, już nie pamiętam nawet. O! No, dobra. Okej, ogonek ten do pyrki chyba też to kiedyś miałem, ale właśnie nie w tym przekleństwie. To nawet ciekawe. Ale co mógł być, ogonek to taki wychodzi... O, w ogóle dzisiaj też nagrywałem odcinek odnośnie loadoutów od was, halloweenowych. Właśnie ktoś wykorzystał to wampirze wdzianko w swoim loadoutie, pamiętam. Więc taka ciekawostka, że fajnie mi, że to wygopnęło, bo to jest fajna czapka, mi się ta paczoka bardzo podoba. Okej, Idiot Box. Spoko, mi się podoba. Akurat to jest czapka, którą chyba każdy, myślę, każdemu mi się spodobała do solda. Tam szczerym, bo no, po prostu pasuje do tej postaci, klasy. Ej, fajna czapka do pyrki. Szkoda, że to jest halloweenowa, kurde. Serio ładna jest. Tak, jest ładna. Jak na moje gusta. Okej, Hellboy do grubego.
A kiedyś miałem set na jakiś tam Hellboya zrobiony. A nie wiem, czy czasem nie mam już takich jednych. Znaczy, kolejno grałem do pyłki, więc okej, potem sobie zrobię jakieś tam magazmisje. Transmutację się zobaczy. Okej, Spooky Shoes. Okej, to też jest jedno z ciekawszych do skaucika. Mówię pana, że można kiedyś zrobić takiego całego kościotrupa z tą właśnie głową tego. To głowca się nazywało. Jak dobrze pamiętam. Ta ręka tamtą z tym backstabem to już miałem taką jedną, więc takie mech. I kolejny unicorn, kolejna skrzyneczka, więc też takie mech. Zaraz te powtórki lecą. Kiedy chciałem jakąś nową, ciekawą czapkę zobaczyć, tak szczerze. Okej, tego nigdy nie miałem jeszcze. Okej. Nawet chyba wiem. Aha, nie ma miejsca już w tym. Chyba widzę, skoro nie mamy miejsca ekwipunku, to się pozbędziemy, powiedzmy. To się pozbędziemy jakichś nowszych skrzynek, może. Broń mi się pozbądź. Pozbądź mi się perskiej perswazji. Jak to też się robiło? A, po prostu muszę dać tutaj delay, tak? Okej. Okay. Więc dobra. Ja robię tutaj krótkie cięcie. Robię trochę miejsca w EQ i do was wracam. Okej, okay, witam po tym owym cięciu. Zrobiłem troszeczkę miejsca w plecaku. Ogólnie nie wiem, skąd miałem tyle rzeczy, które właśnie były niewymienialne i tak dalej. Też to jest zdanie trochę dziwne. Ale cóż. To nie były powtórki broni głównie, więc to też ciekawe. Ale dobra, otwieram w takim razie dalej czapeczki. I okej, kolejny raz jakaś creepy czapka do Heavy'ego i... A dziwię się, że takie coś dodali do gry, chociaż... Moim zdaniem też troszeczkę zbyt takie... Za mało takie ciemne, wiecie o co chodzi, takie za mało stylowo Halloween. Okej, ten frak, ten surdut do szpiega mi się podoba. Pamiętam, że kiedyś go używałem do jakiegoś loadoutu na loadout.tf. Więc taka ciekawostka dla was. Z tego się śmialiśmy. Mówiliśmy, że to jest nagrybek Frodo Napa. Ale okej, spoko, że kolejne w przekleństwie. Mi też się podoba też, że takie przekleństwo kolejne robi. No dobra, otwieramy kolejną paczuszkę. Tu zostało tylko nam dwie jeszcze do otwarcia przy tej. Okej, czaszka do demo, która też jest w miarę, myślę, popularna u graczy. Głównie free to playów na serwerach trade. Ale też. Mi się ta czapka, szczerze mówiąc, podoba. Kły wampira jakieś, chyba wampira, do Heavy'ego, które są nad spoko, tylko czemu do Heavy'ego, skoro bardziej medyka robi się na takiego wampira, a Heavy'ego bardziej na takiego bezmózgiego zombie. Też ciekawe. Jest taka czapka, która bardzo mi się podoba. To jest chyba, moim zdaniem, moja ulubiona czapka Halloweenowa. I co mogę powiedzieć, no podoba mi się ta czapka, ale cieszę się, że mi dropnęła. Więc cóż, jeszcze zróbmy takie szybkie podsumowanie tego, co mi dropnęło. Może dajmy... Daję ty, dobra, daję ty, damy sobie, dobra. I okej, co mi tutaj dropnęło dzisiaj, to minąłem tutaj na tej stronie, oprócz jeszcze tych skarbów, które też probiłem, aby zrobić miejsce w EQ, na to nie patrzcie. Na to nie patrzcie, na to nie patrzcie. I dobra. Większość rzeczy jest tutaj cool, mam tu jakieś takie powtórki typu to, typu jestem drugi ogon. Tutaj mam ten kolejny jeszcze ogon. To mi się nie podoba, to mam też jakieś tam gdzieś tam w tym, ale to muszę zobaczyć tą czapkę. Ej. Śmiesznie wygląda, tylko szkoda, czemu to jest taki aztecki motyw na medyku. Okej, tu jest tym robakiem. Szczerze, to, no mówię, ta czapka jest trochę creepy, jak mam być szczery. Co jeszcze chciałem zobaczyć? O! To na pewno muszę zobaczyć na ręku, bo to jest po prostu aż piękne, no bądźmy szczerze, to... Kto z was nie chce mieć takiej czapki? No to jest piękna czapka. Jeszcze jakąś jedną czapkę chciałem zobaczyć? Tą chciałem zobaczyć na pewno. No zobaczcie tylko na to. Jeszcze czekajcie. No na różowo. No patrzcie na to, czy to nie jest piękne poniekąd? Ale dobra, dziękuję wam serdecznie za oglądanie, widzimy się długo w przyszłych materiałach. Jak to już mówiłem, dajcie znać w komentarzach, czy te czapki wam się podobają halloweenowe, czy też takie są passé. Ja sam potem niektóre pousuwam, niektóre sam poprzerabiam i co z tego wyjdzie, to się zobaczy. No i cóż, do zobaczenia, cześć!